fabryka w Warszawie jest na granicy możliwości wykorzystania mocy produkcyjnych, to kiedy nowy zakład w innej części kraju, pod Warszawą, wydaje się to racjonalne z punktu widzenia kosztów nawet. Grunty w Warszawie są gigantycznie drogie i zapewne ze sprzedaży takiego zakładu można było postawić kilka w innym miejscu, poza tym inaczej zaprojektowanych, bardziej efektywnych. Z tego, co słyszałem, 2022-2023 przymierzacie się do nowej inwestycji. Czy jak to wygląda w planach i czy jest szansa na realizację tego? Czy w Polsce? Znaczy, na pewno to jest nieuniknione, bo jeszcze za czasów Cadbury, Cadbury postawiło 3 fabryki koło Wrocławia, z tego 2 czekoladowe. Więc już wtedy nasz poprzedni właściciel, czyli Cadbury, wiedziało, że fabryka w Warszawie to jest za mało i trzeba stawiać nowe fabryki. One niestety przeszły do innej firmy w momencie zmian właścicielskich w 2010 roku. Więc no to jest wyzwanie teraz stojące przed nami, żeby to zaadresować. No tak jak mówiłem, na razie mamy jeszcze jakoś mamy możliwości w Warszawie. Chcemy je maksymalnie wykorzystać w ciągu tych najbliższych 2-3 lat. Natomiast w momencie, kiedy to zakończymy, czyli w tym roku 2021, no tak jak Pan wspomniał, 2022-2023, to już niestety będziemy się musieli przymierzać do czegoś innego, ponieważ już możliwości warszawskie będą wykorzystane w 100%. Także nie jestem jeszcze w stanie w tej chwili powiedzieć, gdzie to będzie, w jakiej formie do końca to będzie. Są generalnie, można powiedzieć, 2 scenariusze główne. Pierwszy to jest budowa fabryki od zera, druga możliwość to jest akwizycja innego producenta. Obie są równoprawdopodobne. Przyglądamy się, już w tej chwili się przyglądamy potencjalnym targetom akwizycyjnym. I na pewno jakiś kierunek obierzemy. Jeśli będzie jakaś ciekawa firma do przejęcia w Polsce, czy też w najbliższym obszarze, to pewnie pójdziemy tą drogą, jeśli nie, to pewnie pójdziemy drogą budowy nowej fabryki. No, szczególnie, że potencjalny podmiot do przejęcia mógłby pracować też w innych kategoriach, czyli uzupełnić portfolio Wedla dodatkowo. No tak by było najlepiej. Tak by było najlepiej, żeby znaleźć synergię, jednocześnie komplementarne portfolio, które będzie współgrać w jakiś sposób ze słodyczami, bądź też z marką Wedel, którą będzie można w jakiś sposób sklonować na pobliskie kategorie. Też jest taka możliwość. A trzeci aspekt, na który też bardzo duży nacisk kładziemy, to jest możliwość synergii geograficznej, czyli zwiększania naszej sprzedaży eksportowej. Tak jak wspomniałem, sprzedaż w Polsce, no nie spodziewamy się jakichś wzrostów dynamicznych, więc nie tylko my, wielu producentów polskich szuka rynków zbytu poza granicami naszego kraju. My to również to robimy. W ciągu ostatnich 3 lat podwoiliśmy wartość naszego eksportu. I dalej chcemy to dynamicznie rozwijać, więc przejęcie jakiegoś producenta również poza Polską to jest taka opcja, którą bierzemy pod uwagę. I to jest raczej Europa Środkowa i Centralna, a nie na przykład Europa Zachodnia, że tak powiem. Raczej Europa Centralno-Wschodnia, no z wielu powodów, stopień dojrzałości rynku, ceny, również cały czas silne marki lokalne w poszczególnych krajach, czyli możliwość uzyskania jakiejś synergii asortymentowej. No, większe prawdopodobieństwo jest, że coś ciekawego można znaleźć w tej części. To są Bałkany na przykład, Rumunia, Bułgaria. No, Rumunia jest drugim rynkiem, takim z oczywistych względów najważniejszym na tym obszarze Europy Wschodnio-Centralnej po Polsce, więc Rumunia oczywiście wchodzi w grę. Natomiast ten rynek też jest coraz bardziej, już można powiedzieć, przebrany i trudniejszy, jeśli chodzi o akwizycję, ale mimo wszystko cały czas łatwiejszy niż Europa Zachodnia. Macie już jakąś pulę spółek, które są wytypowane do ewentualnych rozmów? Mamy, i w Polsce, i za granicą. Mamy taką, można powiedzieć, long listę, długą listę spółek, które potencjalnie byłyby ciekawe dla nas. Natomiast duża część z tych spółek, przynajmniej na dzień dzisiejszy, nie jest zainteresowana tego typu rozmowami, nie chcą po prostu sprzedać. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, my nie mamy jeszcze takiej presji czasowej i że już w tej chwili musimy jakieś decyzji dokonać. To nie jest akurat pośpiech złym, dobrym doradcą w tym obszarze, zwłaszcza, że jest dużo pieniędzy na rynku i jest duża tendencja do zawyżania cen sprzedaży spółek. Więc spokojnie czekamy na dobrą możliwość, dobrą opcję. Na spowolnienie gospodarcze i kłopoty.